Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej, na której to będziemy podsumowywać rundę jesienną w wykonaniu naszej drużyny PGE FKS Stali Mielec, a wraz z nami Magik, Krawiec, MacGyver, czyli po prostu pan trener Adam Majewski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, po prostu. Pytań mamy dużo, tak więc zacznijmy od razu od nich. Izabela Pomykała, gdzie dzieje się na Podkarpaciu, oraz Adrian Niemczyk, H69. Czy udało się zrealizować wszystkie zakładane plany na początku rundy? Jaki był plan minimum na tą rundę? Patrząc na sytuację w tabeli, plany na pewno się udało zrealizować. Myślę, że nie tylko ja tak uważam, ale wszyscy kibice w Mielcu i w Polsce. Oczywiście jest mały niedosyt, bo przy odrobnie lepszej koncentracji byśmy mogli skończyć pierwszą rundę na trzecim miejscu i to byłby szok, dlatego jestem pełen podziwu dla swoich współpracowników, którzy wykonali dużą pracę, a przede wszystkim dla zawodników, że udało się w tak krótkim czasie zbudować solidną drużynę i zdobyć tyle punktów, ile zdobyliśmy. Myślę, że całkiem zasłużonych, ale to jest dopiero pierwsza runda i teraz musimy się skupić na tym, żeby stworzyć sobie możliwość, żeby kontynuować naszą postawę w drugiej rundzie. Drugie pytanie od Izy. Który mecz uważa trener za najtrudniejszy w tej rundzie? Czy coś by pan w nim zmienił? Najtrudniejszy? Wszystkie mecze są trudne. Wymieniając, nie wiem, 18 zawodników przed sezonem i bycie pierwszym kandydatem do spadku na pewno tego nie ułatwiało i byliśmy skoncentrowani na każdym meczu, bo nasza drużyna została tak skonstruowana, że jeżeli wszyscy grają równo na swoim równym, solidnym poziomie czy powyżej, wtedy mamy szansę powalczyć z każdym, jesteśmy niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli mamy jedno, dwa, trzy, nie daj Boże więcej ownik słabszych, wtedy się robi problem. Dlatego tutaj nie, chyba nie by szczególnie żadnego meczu, który był najtrudniejszy, bo myślę, że wyszliśmy obronną ręką w wielu, wielu sytuacjach. Też nie jest tak, że i nie ma możliwości, żeby wygrać wszystkie mecze, bo nie jesteśmy już na tym poziomie, dlatego jesteśmy zadowoleni. Było trudno, ale sobie z tym poradziliśmy. Przemek Cynkier, redakcja Hej Mielec. Na każdy mecz macie Państwo swój plan, ale piłka nożna lubi niespodzianki. Które z jesiennych spotkań zaskoczyło Pana najbardziej pozytywnie? A może był taki mecz, który układał się od początku tak, jak Pan sobie założył? Tak, no wiadomo, że wszystkie zwycięstwa cieszą, tak? Najbardziej te spektakularne, jak z Pogonią, z Lechem, z faworytami. Myślę, że takich meczów było więcej, bo z Krakowią myślę, że mecz, który wygraliśmy tak pod względem taktycznym zasłużenie od początku do końca, również z Miedzią Legnica tak wyglądał, z Koroną Kielce. Natomiast jest jeden mecz, który nie ułożył się po naszej myśli, nie dlatego, że graliśmy źle, tylko wynik się nie zgadzał. To jest spotkanie z Widzewem Łódź, gdzie w pierwszej połowie byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, zamknęliśmy zespół z Łodzi na własnej połowie, a mimo to przegraliśmy go 0-3 i ta porażka boli najbardziej, bo też tam doszło do kontrowersji sędziowskich i że pewne sytuacje mogły być inaczej zinterpretowane i ten mecz byśmy wygrali. Tego meczu najbardziej szkoda, bo graliśmy dobrze, a doznaliśmy wysokiej porażki. I drugie pytanie od Przemka. Spory wpływ na zespół i pracę sztabu może mieć sytuacja organizacyjna klubu i jego finanse. Jak oceni pan Stal dzisiaj, niemal równy rok po akcji ratującej klub przed upadkiem? Co zmieniło się w otoczeniu drużyny w tym czasie? Jak przebiega stabilizacja i profesjonalizacja Stali okiem trenera? Okiem trenera. No nie chciałbym tego oceniać okiem trenera, bo jestem pracownikiem klubu. Nie jestem osobą zarządzającą. Wiadomo, że trafiając tutaj półtora roku temu, ta sytuacja była, powiedzmy, delikatnie przeciętna, stąd pewnie wiele osób już tego nie pamięta, nie kojarzy. Również pierwszą rundę mieliśmy bardzo dobrą, no ale niestety doszło do osłabień i nie było nas stać na to, żeby ściągnąć w miejsce tych zawodników innych konkretnych ludzi. Do tego doszła sytuacja, żeby ratować budżet i podziękować zawodnikom doświadczonym, którzy zarabiali konkretne pieniądze po to, żebyśmy byli klubem wypłacalnym, żeśmy podjęli duże ryzyko i to było widać w drugiej rundzie, bo tych spotkań wygranych było mało, natomiast niekoniecznie nasza gra wcale wyglądała słabo, bo paradoksalnie w tamtym sezonie, w tamtej rundzie stwarzaliśmy więcej sytuacji niż w pierwszej, tylko po prostu zabrakło jakości w wykończeniu, bo to kosztuje. Nowy sezon zaczęliśmy z jeszcze większym ryzykiem świadomym. Z zarządem klubu podjęliśmy taką decyzję, że spróbujemy w końcu zbudować solidną drużynę tak, żeby nie było takiej sytuacji, że ma dwóch, trzech zawodników ważny kontrakt po sezonie i co rok trzeba wymieniać kilkunastu zawodników.
Oczywiście finanse decydują o tym, jacy zawodnicy trafiają do klubu, dlatego wybraliśmy zawodników takich, na których nas było stać, takich, których znałem, takich, którzy mają predyspozycje, którzy mają coś do udowodnienia. I ci zawodnicy pokazali, że potrafią, mam nadzieję, że tak będzie dalej. A propos przebudowy kadry, Robert Pytka, Polskie Radio Rzeszów, ma pytanie. Każdy mecz ma inną historię. Niemniej jednak poukładanie zespołu, który przecież budował pan w pewien sposób od początku, przed tym sezonem, wymagało konkretnych wyborów. Teraz może będzie mógł trener powiedzieć, co budziło jego największy niepokój. Jak to powiedzieć? Obaw nie mogło być, bo przy tylu zmianach to już w cudzysłowie chyba trudniej być nie może. Dlatego tutaj ryzyko było duże, ale nie było obaw. Niepokój był to taki, że to jest normalne, że się wymienia 18 ludzi. Czy to załapie od początku, czy nie, czy zawodnicy zrozumieją to, jak chcemy grać, czy zmienią swoją mentalność, bo myślę, że tutaj kluczem w tym wszystkim była zmiana mentalności naszej drużyny, którą już było widać w poprzednim sezonie, no ale oczywiście doszło do zmian, które wspomniałem wcześniej, że nowi zawodnicy przyjdą i będą wierzyć w to, że można wygrać z każdym, plus organizacja i sposób gry, ale tak jak powiedziałem, zawodnicy nie ujmując nikomu i nie przeceniając, naprawdę stanęli na wysokości zadania i szacunek dla nich, bo mimo wygrywanych meczy, myślę, że nasz cel gry był również taki, że warto było nas oglądać. Oczywiście były spotkania, w których świadomie graliśmy bardziej defensywnie i wiem, że ambicje kibiców Mielca zostały rozbudzone, ale musimy sobie zdać sprawę, w jakim jesteśmy miejscu, jakim jesteśmy zespołem i nie w każdym meczu gra się ofensywnie, czy można grać. Patrzę też na pozycję rywala i w tych meczach, takich jak właśnie z Lechią Gdańsk czy z Wartą Poznań, mimo świadomego wycofania się, mieliśmy bardzo duże szanse na wygranie. Niestety się nie udało i to tak naprawdę te rzeczy zdecydowały w pewnych momentach, jak właśnie brak koncentracji w meczu z Wartą Poznań 93 i z Wisłą Płock, że nie jesteśmy na trzecim miejscu, tylko na siódmym. Jeszcze jedno pytanie od Przemka. Czy w klubie trwają już konkretne rozmowy o wzmocnieniach? Jeśli tak, to na jakiej formacji? I od razu dodam jeszcze Kamila Bix z tygodnika regionalnego Corso. Czy myśli trener o nowym napastniku? Jeśli tak, to z Polski czy obcokrajowiec? Tak, wiadomo, że to jest popularny bardzo temat, no bo wszyscy się zastanawiają nad tym, czy Said Hamudzic zostanie na drużynie, czy nie. Na ten moment ma ważny kontrakt. Mam nadzieję, że zostanie, ale to się wyjaśni w najbliższym czasie. Taką mam nadzieję. Jeżeli tak się stanie, to będziemy się oglądać za napastnikiem oczywiście, no bo w kadrze mamy tutaj Mikołaja Lebedyńskiego i ewentualnie Mateusza Maka, który dochodzi po kontuzji. Odnośnie innych pozycji tak naprawdę myślę, że ich zbyt wiele nie będzie. Szukamy zawodnika do środka pola, który będzie wzmocnieniem, a nie tylko uzupełnieniem drużyny, plus ewentualnie środkowego obrońcy ze względu na to, że Dominik Marauskas ma długoterminową kontuzję i nie wiadomo, kiedy dojdzie do pełnej dyspozycji. Maciej Zycowski, Niemiec, z redakcji Podkarpacie Live pyta, czy spodziewa się trener wielu zmian kadrowych? Po dobrej rundzie wielu zawodników wzbudza zainteresowanie innych klubów. Nie wiem, to pytanie do prezesa, czy jakieś oferty wpływają dla zawodników. Ja jestem po rozmowie z zawodnikami tutaj na bieżąco, bo mamy, uważam, bardzo dobrą atmosferę w drużynie, w sztabie, mamy pełne zaufanie do siebie. Nie wydaje mi się, żeby od nas odeszło wielu zawodników, tak jak powiedziałem. Wszystko się skupia na Saidzie i myślę, że to, mówię o osobach z podstawowego składu, że to jest jedyna osoba, która ewentualnie może nas klub opuścić, ale mam nadzieję, że jeżeli do tego dojdzie, to klub uzyska za tego zawodnika określoną kwotę pieniędzy, która nam pozwoli się wzmocnić. Czy urazy Lebedyńskiego i Kasperkiewicza są poważne? Czy oni będą gotowi na rundę wiosenną? Jeżeli chodzi o Mikołaja, tak, wyglądało to bardzo groźnie podczas sparingu z Wisłą Kraków, ale na szczęście badanie rezonansem wykazało, że nie ma tragedii, także Mikołaj lada moment już będzie do dyspozycji, będzie mógł trenować na 100%. Natomiast Arek Kasperkiewicz trenuje z nami normalnie, także tu nie ma żadnego ryzyka, że coś mu się stanie, chyba że się, nie wiem, poślizgnie w czasie wolnego i będzie problem. Adrian Niemczak, redakcja H69. Czy zgodzi się trener ze stwierdzeniem, że trzema najlepszymi meczami rundy jesiennej były spotkania z Pogonią Szczecin, Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze?
To też o to trzeba byłoby zapytać kibiców. Ja jestem tu w środku i czasami tak jest, że mecz, który się ogląda na żywo, wydaje się, że gra się dobrze, a potem analizuje na wideo, jest średni i odwrotnie, grając nieraz przeciętnie, a potem patrzy człowiek i mówi, a wcale nie było tak źle. Oczywiście to jest wygrana w pierwszej kolejce z mistrzem polskim aktualnym w dobrym stylu i wiadomo, że to robi wrażenie. Z Pogonią również 4 bramki, zresztą wszystkie piękne. Tutaj jeszcze mecz z Górnikiem też po pięknych bramkach. Myślę, że do tego możemy dołożyć jeszcze mecze z, nie wiem, z Krakowią, z Miedzią, ale okej, to są drużyny, które są w naszym zasięgu i to już do końca tak kogoś nie interesuje. Dlatego było parę meczów takich spektakularnych i fajnie, bo to pokazuje, że można, ale pokazuje to też, że w każdym meczu, którym wygrywaliśmy, praktycznie wygrywaliśmy już tam 2 bramek. Także to jest fajne, że nie jesteśmy drużyną jednowymiarową, że tylko bronimy się i czekamy na grę z kontry, ale również potrafimy wygrać różnicą kilku bramek i to z klasowymi rywalami. Robert Karczmarek z redakcji W Cieniu Jupiterów pyta się, jak trener będzie spędzał czas wolny podczas przerwy? Będę miał wolny. Ja jadę w rodzinne strony, bo tutaj mieszkam sam ze względu na to, że dzieci chodzą do szkoły, dlatego udam się do Płocka, odpocznę, może uda mi się gdzieś wyjechać po to, żeby się przygotować do drugiej rundy, mam nadzieję, że nie gorszej niż pierwsza. Robert Pytka, Polskie Radio Rzeszów. W minioną sobotę był pan na meczu Handball Stali Mielec. Mieleccy piłkarze ręczni razili nieskutecznością. Co pan by im doradził, a co wziął od nich, aby poprawić w grze pana zawodników? Tak, byłem na meczu Handball Stali Mielec. Na pewno nie będę doradzał trenerowi, bo Stali Mielec ma bardzo dobrego trenera, byłego piłkarza. Ja jestem z Płocka, dlatego w Płocku piłka ręczna stoi na wysokim poziomie. Sam kiedyś grałem na poziomie szkoły podstawowej. Na mecze piłki ręcznej chodzę od 30 czy 40 lat, dlatego poszedłem z ciekawości. Kiedyś też już byłem, jak była Handball Stali Mielec w 20 klasie, ale niczego nie będę doradzał. Mecz wygrany i to było najważniejsze. Najważniejsze pytanie zadał Maciej Dycowski-Niemiec. Jak wygląda pana sytuacja? Czy zostaje pan na rundę wiosenną? Mam ważny kontrakt na ten sezon i następny, także w tym momencie zostaję w Stali Mielec. To wszystkie pytania od naszych dziennikarzy, ale mamy też pytania od naszych biało-niebieskich kibiców. Czy będzie trener optował za wypożyczenie niektórych młodzieżowców do drugiej, trzeciej ligi? Czy też woli trener, aby grali w naszych rezerwach? Tak, decyzja już została podjęta wcześniej, tak naprawdę latem się żeśmy zastanawiali nad wypożyczeniem naszych młodych zawodników, wychowanków do innych drużyn po to, żeby grali na wyższym poziomie niż czwarta liga, bo szkoda, że Stal Mielec nie ma rezerw na poziomie centralnym, trzeciej lidze zawsze to jest wyższy poziom. Dlatego decyzja jest taka, że praktycznie wszyscy wychowankowie nasi będą starali się znaleźć kluby, żeby grali właśnie w wyższej lidze, zbierali doświadczenie, bo w tym momencie, powtarzam, na poziom ekstraklasy niestety to jest jeszcze za wysoki poziom. Na początku sezonu tak naprawdę wielu naszych wychowanków dostało szansę, bo tak myślę, że odkąd śledzę losy Stali Mielec w Ekstraklasie, to za mojej kadencji zadebiutowało najwięcej młodych ludzi w przedziale wiekowym 18-22 lata, dlatego tutaj też bym prosił o rozsądek, dlatego chcemy wypuścić tych zawodników, żeby ogrywali się na wyższym poziomie. Będziemy ich obserwować i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy drużyna zna już plan na wyjazd do Turcji? Z jakimi zespołami zagramy sparingi? Tak, oczywiście, że mam plan. Wszystko jest zaplanowane. Od 9 do 20 stycznia wyjeżdżamy na zgrupowanie do Turcji. Mamy tam w planie 2 sparingi. Jeden mecz zagramy z drużyną z ekstraklasy węgierskiej, drugi z drużyną z ekstraklasy serbskiej. Także mam nadzieję, że się nic w tym kierunku nie zmieni. Mam nadzieję, że będziemy trenować w dobrych warunkach, bo przerwa, jak wiemy, jest bardzo krótka. Już 28 stycznia się rozpoczyna druga runda i chcemy być optymalnie przygotowani. I fajnie, że klub stworzył nam taką możliwość. Podsumowując rundę jesienną, co należałoby w pierwszej kolejności poprawić w grze naszej drużyny? Patrząc na to, jak byliśmy oceniani, jak zaczynaliśmy, to nic, bo zaczęliśmy bardzo wysoko, ale oczywiście to jest sport i na tym to polega, żeby dążyć do doskonałości. Tak na szybko na pewno musimy przyspieszyć naszą grę, nasze budowanie akcji od tyłu. Musimy unikać pojedynczych meczy, bo tak naprawdę jak już przegrywamy, to w dużych rozmiarach tylko te porażki poza meczem z Jagiellonią, że który nam nie wyszedł, myślę, że bardziej wynikały z prostych błędów indywidualnych i nad tym musimy pracować. A na końcu
i nie wiem, czy to można wytrenować, czy nie. To już jest indywidualna sprawa też. Pracowanie nad koncentracją, tak? Bo tak straciliśmy bramki z Wartą i są po 90 minucie. Prowadząc i nie możemy sobie na to pozwolić, bo dzięki temu byśmy mieli 4 punkty więcej. A tak poza tym będziemy kontynuować wszystko od defensywy poprzez ofensywę, staw, elementy gry, bo to jest okres przygotowawczy, żeby wszystkie elementy doskonalić i cały czas się rozwijać. A kto według trenera wygra mundial? Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy jesteśmy zainteresowani sprowadzeniem Cristiano Ronaldo? Bez komentarza. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I witamy w drugiej części konferencji prasowej, a wraz z nami kapitan naszej mieleckiej drużyny, Christian Göttinger. Cześć Christian. Dzień dobry, witam. To przejdźmy od razu do pytań. Maciej Decowski, Niemiec, redakcja Podkarpacie Live pyta, jak jako kapitan i miejscowy matador ocenisz grę w rundzie jesiennej w wykonaniu Stali Mielec? No myślę, że pozytywnie. Wynik w tabeli pokazuje, że runda chyba była naprawdę udana. Przed sezonem myślę wielu nas skreślało, wielu w nas nie wierzyło. Oczywiście zawsze to była na początku wielka niewiadoma, bo zespół się bardzo zmienił i wiedzieliśmy, że różnie to może wyglądać, ale od początku pokazaliśmy, że trzeba będzie się z nami liczyć, że będziemy my się punktować i faktycznie w tabeli tak było. Także myślę, że runda pozytywna. Oczywiście jesteśmy na półmetku. Jeszcze 17 spotkań przed nami, ale no, trzeba być dobrej myśli. Kamila Bik, tygodnik regionalny Corso. Panie kapitanie, jakie były słabe, a jakie mocne strony PGE FKS Stali Mielec? Jeśli chodzi o słabe, może myślę, że w tych meczach, w którym gdzieś straciliśmy bramki, to w większości to były spotkania w końcówkach. Myślę, że gdzieś tam brakowało w tych meczach koncentracji, myślę, tak to można nazwać, bo kiedy się prowadzi i wygrywa, no to trzeba gdzieś ten wynik do końca utrzymać. Także myślę, że to jest taki gdzieś tam nasza słabsza strona, którą będziemy musieli popracować w okresie przygotowawczym. Jeśli chodzi o mocne strony, myślę, że kolektyw jako zespół, jesteśmy w sumie jak na boisku, jak rodzina, bo myślę, że każdy walczył jeden za drugiego. W szatni się dobrze dogadujemy, także myślę, że to jest naszą mocną stroną. Izabela Pomykała, dzieje się na Podkarpaciu. W lecie drużyna została totalnie przeorganizowana. Jak z pozycji kapitana ocenić zaaklimatyzowanie się nowych zawodników? Wszystko szybko zaczęli się dogadywać między sobą i między wami? Myślę, że tak. U nas nigdy obcokrajowcy nie mieli chyba z tym problemów. Każdy, kto do nas przychodził, czuł się, myślę, jak w domu, wypadałoby ich zapytać, ale ja też jako kapitan staram się dbać, żeby tutaj nikomu niczego nie brakowało. Każdy wie, że z jakimś tam problemem może do mnie przyjść. Bariery językowej też myślę nie było, bo wielu chłopaków, którzy dołączyli, to każdy gdzieś chciał tego polskiego języka się uczyć. Oczywiście to jest krótki etap czasu, żeby się go nauczyć całkowicie, ale pojedyncze słowa, czy takie, jeśli chodzi o komunikację na boisku, no to fajnie, łatwo przyswajali i pod tym względem było okej. Przed którym meczem drużyna czuła największe emocje, największe obawy? Myślę, że obaw się nie czuję przed meczem. Może nie w tej sytuacji, w której jesteśmy, bo jeśli drużyna może jest na spadku, no to gdzieś tam zawsze jakieś tam obawy mogą być. Sytuacja w tabeli raczej nam nie spowodowała, że musieliśmy gdzieś tam się obawiać. Emocje. Zawsze emocje, myślę, że to są fajne, jeżeli gra się w domu, przede wszystkim na swoim stadionie, gdzie przychodzi bardzo dużo ludzi i przeciwnik jest atrakcyjny. Także myślę, że takie mecze jak z Legią, jak z Pogonią czy z Rakowem, to są bardzo ciekawe i zarówno dla kibiców, jak i dla nas samych zawodników. Adrian Niemczak, redakcja H69. Który mecz, czy też moment rundy jesiennej zapamiętasz najlepiej, a o którym chciałbyś jak najszybciej zapomnieć? No to myślę, że jeśli o takim, którym bym chciał zapomnieć, to jest chyba mecz z Widzewem, gdzie uważam byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem i go przegraliśmy. Myślę, że wielu z nas do dzisiaj się ten mecz odbija czkawką, bo nie zasłużyliśmy na porażkę w tym meczu. Myślę, że graliśmy pierwszą połowę przede wszystkim całkiem dobrą i to my powinniśmy prowadzić, no ale taka jest piłka, że tak się czasami mecze układają. Jeśli chodzi o ten, który zapamiętam, w tej rundzie, no to chyba ten mecz z Pogonią Szczecin, który wygraliśmy w Bielcu wysoko dosyć i graliśmy naprawdę ciekawie. Myślę, że kibicom się ten mecz podobał, także to ten. Robert Karczmarek w cieniu Jupiterów. Ostatnio rzadko oddaje pan strzały ze stałych fragmentów gry. Czy to wynika z przyjętego planu?
No, mamy rozpracowywane stałe fragmenty przez trenera Skibę przed każdym spotkaniem. Mamy swoje warianty, schematy. Jestem rozpisany ja z Maćkiem Domańskim. Ogólnie dogadujemy się na tyle, że czy to Maciek, czy ja wykonujemy na zmianę. Oczywiście trzeba przyznać też, że tych stałych fragmentów z okolic pola karnego w tej rundzie mieliśmy no mało. W większości to były gdzieś tam z dalszych stref, stąd myślę, że tych strzałów właśnie było mało ze względu na to. Pytania zadawali również nasi kibice poprzez nasze konto na Twitterze i takie pytanie jako pierwsze. Jakie miałeś przewidywania przed startem tego sezonu? Przewidywania, myślę, że początek to dla każdego była trochę niewiadoma, bo trzeba przyznać sobie, że mieliśmy bardzo dużo zmian w zespole. No one na pewno nie służą gdzieś tam, bo zawsze zmiany są wkalkulowane, ale aż tyle to chyba nie. Więc pierwszy mecz był na pewno dla nas niewiadomą i nie tylko myślę dla nas, dla trenerów podejrzewam też, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę na co nas stać. Oczywiście ten mecz pokazał, że potencjał w zespole jest i myślę, że kolejne spotkania również pokazały, że każdy z przeciwników już z nami się liczył. Myślę, że podchodził do nas już z szacunkiem, nie traktował nas jako przeciwnika, z którym się wychodzi i koniecznie trzeba wygrać. Także myślę, że dla nas to też było fajne, że zaczęli nas w tej lidze szanować. Jak podsumujesz siódme miejsce w tabeli? Czy to wynik ponad stan, czy możemy się określać już jako ligowy średniak? A może wyżej? Nie podchodzimy w tego taki, że tak powiem, sposób, że czy jesteśmy średniakiem, czy to jest wynik ponad stan. Liga się tak rozkręcała i uważam, że w tych spotkaniach pokazaliśmy, że zasługujemy na to, by na pewno być później już w pierwszej ósemce. Taki mieliśmy tam swój cel, by skończyć. Oczywiście żal nam bardzo tych ostatnich meczów, bo uważam, że czy ten mecz z Płockiem, czy ten mecz z Wartą, no boli nas troszkę. Oczywiście trzeba też szanować, bo każdy punkt w tej lidze jest ważny, ale jeżeli się prowadzi do ostatnich minut, no to ten wynik jednak trzeba dociągnąć do końca i dzisiaj, gdybyśmy mieli tych punktów więcej troszeczkę przez te spotkania, to bylibyśmy na wyższym miejscu w tabeli, ale piłka uczy pokory i myślę, że cieszymy się z tego dorobku. Tak jak mówię, mogło być więcej, ale jest jeszcze przed nami runda rewanżowa i zrobimy wszystko, żeby przynajmniej ten wynik powtórzyć, a najlepiej poprawić. Czy po tej rundzie i dwóch latach, gdy utrzymaliśmy się, otoczenie piłki traktuje nas z większym szacunkiem? Czy łatwiej jest dyskutować z sędziami i wywierać presję w dyskusyjnych sytuacjach? No tak jak powiedziałem przed chwilką, myślę, że przeciwnicy zaczęli nas szanować, bo na początku każdy traktował stal, że trzy punkty muszą być obowiązkowe. Fajnie, że już po tym kolejnym sezonie w tej ekstraklasie, w którym jesteśmy, pokazujemy właśnie, że nie jesteśmy chłopcami do bicia. Jeśli chodzi o sędziów, nie wiem, ciężko to stwierdzić, bo różnie bywało, oczywiście tak jak i sędziowie, czasami my na boisku również popełniamy błędy, więc ciężko, wiadomo, na boisku często emocje biorą w górę, więc czasem się człowiek potrafi zdenerwować, to jest normalne, ale no raczej nie chciałbym tego oceniać. Brałeś udział w nagraniu Piłkarza na podsłuchu, czy musiałeś się gryźć w język? Brałem tak. Nie gryzłem się, wiadomo, że jeżeli jest mecz, to zapomina się naprawdę o wielu rzeczach. W szatni dużo się o tym myśli, rozmawia się z chłopakami, motywuje, ale jak przychodzi mecz, to tak jak powiedziałem, emocje biorą w górę i totalnie się o tym w ogóle nie myśli. Także mogło faktycznie paść sporo niecenzuralnych słów. No ale tak już jest, że człowiek jak już wychodzi na boisko, to zapomina o wielu rzeczach tych zewnętrznych i koncentruje się, by jak najlepiej zaprezentować w meczu. A kto według siebie wygra mundial? Kto wygra? Ciężkie pytanie. Myślę, ja kibicuję reprezentacji Francji i mam nadzieję, że to oni. Mam jeszcze jedno pytanie ode mnie. Nie padło ono tutaj przez kibiców ani dziennikarzy. Jak Getek Junior? Czy rośnie jak na drożdżach i czy przyszłość Stali jest zabezpieczona? No tak, skończył właśnie 2 tygodnie. Rośnie, trzeba przyznać. Czekamy jeszcze na koszulkę właśnie, którą musimy zrobić, którą otrzymałem od marketingu, także dziękuję bardzo za prezent. Fotka na pewno się pojawi. Czy rośnie? Nie wiem, czas pokaże. Będziemy widzieć oczywiście. Ja nie będę zabraniał mu, jak będzie chciał, to jak najbardziej, także zobaczymy. I tym pytaniem kończymy, tak więc dziękujemy bardzo Państwu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.